Rzeszów uczcił setną rocznicę powstania Związku Strzeleckiego Strzelec. Z tej okazji na historycznej siedzibie organizacji przy ulicy 3 Maja odsłonięto pamiątkową tablicę. Jubileuszowi Strzelca i nadchodzącemu Świętu Niepodległości poświęcono też program patriotyczny Maszerują Strzelcy w wykonaniu artystów Centrum Sztuki Wokalnej i Orkiestry Wojskowej 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Strzelcy, którzy zorganizowali rzeszowskie uroczystości, kontynuują tradycję Związku Strzeleckiego, który powstał w 1910 roku we Lwowie. Był paramilitarną organizacją społeczno-wychowawczą, która działała do roku 1914 i była podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. W Rzeszowie siedziba Związku mieściła się kiedyś w budynku zajmowanym dziś przez bank PKO BP, który ufundował pamiątkową tablicę przypominającą młodym strzelcom ich poprzedników. Mam nadzieję, że te wartości, które przyświecały przez te pokolenia, wy również w tej wolnej, nowoczesnej Polsce możecie kultywować. Tablicę odsłonił m.in. bratanek pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, najmłodsza członkini jednostki strzeleckiej, a poświęcił biskup Edward Białogłowski. Jako członkowie Zrzeszenia Strzelec przeciwstawili się przemocy, złości. Wielu oddało swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności. Na pamiątkowej tablicy znalazło się m.in. nazwisko Włodzimierza Holcera, brata dziadka wiceprezydenta Rzeszowa. Mając 16 lat, z przekazów rodzinnych to oczywiście wiem, uciekł z domu i zaciągnął się do Legionów. Został ciężko ranny w słynnej bitwie pod Krzywopłotami. Zmarł w szpitalu wojennym w Pradze Czeskiej. W uroczystościach wzięli udział uczniowie jednostki strzeleckiej imienia pułkownika Leopolda Lisa-Kuli i majora Władysława Rudolfa Wilka, dla których takie postawy są wzorem. Podobała mi się ich odwaga i waleczność za to, że walczyli za nasz kraj i chcieli tego, żeby nasz kraj był wolny. Musimy na czymś wychowywać, czyli na wzorcach, a to są najlepsze wzorce. Stulecie rzeszowskiego strzelca i zbliżające się Narodowe Święto Niepodległości uczczono programem patriotycznym i koncertem w Rzeszowskiej Filharmonii.